Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Ewa Stachowska i będę mówić o tym, czy można pomóc pacjentom z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby za pomocą prostych zmian w diecie. Temat niezwykle ważny, dlatego że tych pacjentów przybywa i nadal nie jest do końca jasne, czy choroba stłuszczeniowa jest manifestacją, czy też przyczyną zespołu metabolicznego. Wiemy, że te osoby ze stłuszczoną wątrobą mają najczęściej problemy także z masą ciała, bardzo często mają cukrzycę typu drugiego, są insulinooporne, a więc wydaje się, że niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby jest tożsama z insulinoopornością i jest tożsama z zespołem metabolicznym. Wiemy także, że niestety przybywa na świecie i tutaj taką pracę, którą napisaliśmy rok temu, miałam przyjemność współpracować z międzynarodowym zespołem, tyczyła zjawiska całkiem nowego, które obejmuje coraz większy odsetek pacjentów w miarę szczupłych, czyli jeszcze z prawidłową masą ciała, wyrażoną wskaźnikiem BMI, a oczywiście także ze zdiagnozowaną chorobą stłuszczeniową wątroby. Tutaj takimi parametrami niezwykle niepokojącymi jest rzeczywiście to odkładanie się tłuszczu trzewnego, no i oczywiście duże błędy żywieniowe popełniane przez pacjentów, szczególnie jeśli chodzi o spożycie napojów słodzonych fruktozą. Natomiast rzeczywiście pomoc tym pacjentom jest niezwykle trudna, bo oprócz diety, która musi wykluczać wiele z tych produktów, które są produktami śmieciowymi, to jeszcze właściwie pozostaje nam aktywność fizyczna. W jaki sposób najłatwiej stłuścić wątrobę, pokazał Morgan Spurlock. Jest taki świetny film, który się nazywa Super Size Me i tam Morgan, który jest dziennikarzem śledczym, postanowił jeść posiłki tylko w McDonaldzie, tylko w takim przybytku, który od dzieciństwa wydawał mu się rajem. Został dopuszczony do tego eksperymentu przez swojego lekarza, no ale i ten lekarz po 3 tygodniach go z tego eksperymentu wycofał, dlatego że Morgan mocno przytył i także parametry, które wskazywały, że może u niego rozwijać się stłuszczenie wątroby, wyraźnie właśnie na to wskazywało, chociażby aminotransferaza alaninowa, która poszybowała do 290 jednostek na litr. Potem podobny eksperyment powtórzono w Szwecji i tutaj też poproszono studentów, żeby 2 posiłki jedli w barze szybkiej obsługi. No i oczywiście bardzo podobnie efekt stłuszczenia wątroby także był widoczny po paru tygodniach. Musimy pamiętać, że wtedy, kiedy ten depozyt tłuszczu przybywa w wątrobie, to de facto taka całkiem niewielki, czyli rzędu 1,1-2,8% mierzony za pomocą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, czyli bardzo dokładnie zmierzony wzrost zawartości tłuszczu w wątrobie, świadczy o ponad 150-procentowym wzrostem zawartości takiego tłuszczu wątroby. No jest bardzo, bardzo dużo. Możemy powiedzieć, co to się stało, dlaczego ta choroba tak bardzo ewoluuje, dlaczego tak dużo w tej chwili osób ma z tym problem. No, trzeba zawsze patrzeć na takie najprostsze odpowiedzi i te odpowiedzi zostały zebrane przez wielu specjalistów i pokazują, że od lat 50. właściwie bardzo wiele zmieniło się w sposobie żywienia. Żywność została wyeliminowana z żywności dobroczynne dla bakterii jelitowych włókno, zmniejszyła się ilość snu, nastąpił spadek aktywności fizycznej, ale proszę zobaczyć, co się podziało z wielkością porcji. Za te same pieniądze można kupić o wiele więcej przetworzonego jedzenia, przetworzonej żywności. No i w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, a w 90. w Polsce pojawiły się syropy wysokofruktozowe, które są bezpośrednią przyczyną stłuszczenia wątroby. Zawsze pokazuję ten slajd i sentencję Winstona Churchilla, który twierdził, że dożył do 90. dzięki sportowi, ale tylko dlatego, że nigdy go nie uprawiał. I oczywiście ten wybitny mąż stanu tutaj troszeczkę był przekorny, bo wiemy w tej chwili, że aktywność fizyczna jest kluczowym elementem terapii pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, a na pewno tych pacjentów, którzy są szczupli, tylko mają właśnie tą wisceralną tkankę tłuszczową. My troszeczkę płacimy za tak zwaną teorię siedzącej rewolucji, czyli zaczęliśmy siedzieć i ta rewolucja w ilości czasu, który spędzamy bez aktywności fizycznej, ze stałym dostępem do energii w postaci wysokokalorycznej jedzenia. Po prostu to jest to, co nas prawdopodobnie osłabia. I widzimy to, że wiele narządów, które kiedyś korzystały z
z tych okresów, kiedy człowiek musiał szukać aktywnie pożywienia, a od wielu godzin czy od wielu dni nic nie jadł. I widzimy, że nasze narządy tkanki przystosowały się do takiego stanu rzeczy, przystosowała się także wątroba, która adekwatnie dostaje określoną ilość energii w okresie głodu z rozpadu tkanki tłuszczowej. Natomiast to, co właśnie stało się teraz w czasach rewolucji siedzącej, to jest właściwie niekontrolowany dopływ energii, zmniejszenie aktywności fizycznej. I proszę zobaczyć, że właściwie większość z naszych tkanek nie musi korzystać ze źródeł energii innych niż cukry proste, przede wszystkim glukoza. To oczywiście prowadzi do stłuszczenia wątroby i oczywiście do zjawiska insulinooporności. Dlaczego Polacy są w czołówce populacji takich goniących, jeśli chodzi o odsetek pacjentów ze zdiagnozowaną niealkoholową chorobą wątroby? Ano dlatego, że kiedy przyjrzymy się, w jaki sposób powinien wyglądać nasz talerz, nasza zwyczajowa porcja, no to widzimy, że w tym wzorcu powinniśmy, połowa talerza to powinny być warzywa i owoce, przy czym większość to właśnie niskokaloryczne warzywa. Druga połowa to powinno być ziarno, pełnoziarniste produkty, no i 1/4 produkty białkowe, z tym, że oczywiście do tych produktów wysokobiałkowych zaliczamy także rośliny strączkowe. A tymczasem talerz przeciętnego Polaka, przeciętnego Jana Kowalskiego wygląda tak, kiedy rozmawiamy z naszymi pacjentami, to zawsze, kiedy staramy się zmodyfikować dietę, oni się pytają, czy będą mogli, szczególnie starsi mężczyźni, szczególnie tacy 40+, no pytają się o to, czy będą mogli od czasu do czasu zjeść frytki i schabowego. A więc proszę Państwa, no widzimy, że te błędy i ten postęp, błędy żywieniowe i ten postęp w rozwoju choroby rzeczywiście jest gdzieś także w naszej populacji po prostu. Jaka dieta powinna być stosowana w terapii osób z napędem? No miałam tą przyjemność gdzieś w gronie ekspertów, którzy tworzyli wytyczne dla lekarzy rodzinnych. No i na podstawie metaanaliz ułożyłam rekomendacje dotyczące sposobu żywienia. Więc jeśli chodzi o napęd, to proszę Państwa, najważniejsze jest to, żeby pacjent po prostu schudł. I rzeczywiście najmniejszy ubytek masy ciała rzędu 5 czy 7% jest już takim pierwszym krokiem do pełnego sukcesu. Czyli zachęcamy pacjentów, żeby schudli, dlatego że każdy ubytek powyżej 5% już można zaobserwować w poprawie parametrów. Natomiast żeby łatwiej było zapamiętać, no to dietetyk ma obciąć całkowite zapotrzebowanie kaloryczne mniej więcej o 30%. Natomiast musimy pamiętać, że w tej chwili tniemy więcej niż 500 kilokalorii w stosunku do całkowitej przemiany materii, nawet 1000, natomiast wyraźne są rekomendacje, żeby nie przekraczać magicznej granicy 1200 kilokalorii na dzień dla osób dorosłych. Oczywiście myśmy w naszym szczecińskim ośrodku z grupą profesora Mitkiewicza stworzyli parę lat temu takie narzędzie do taki fajny test na narzędzie do diagnostyki genetycznej, do diagnostyki nutrigenetycznej i naszych pacjentów najpierw badaliśmy pod kątem tak zwanego współczynnika NIOR, czyli wyrzutu insuliny aktywowanej przez nutrient. Podzieliliśmy pacjentów na tych, którzy odpowiadali bardziej na żywność zawierającą cukry proste, bardziej na takich, którzy odpowiadali zwiększonym wyrzutem insuliny. Dodatkowo jeszcze wtedy, kiedy w posiłku znajdował się tłuszcz, przeprowadziliśmy nasze doświadczenie. Okazało się, że w stosunku do diety konwencjonalnej rzeczywiście ten ubytek masy ciała całkowitej nie był jakiś tutaj wyraźnie ani lepszy, ani gorszy. No, więcej jeszcze zredukowali masy ciała nasi pacjenci na diecie konwencjonalnej po pół roku. Natomiast kiedy obliczyliśmy, czy też przeliczyliśmy ubytek masy tłuszczowej, no to oczywiście największy ubytek był u tych pacjentów, gdzie ta dieta była dostosowana do genów. Tak samo jeśli chodzi o stopień redukcji stłuszczenia wątroby. No ale sumując wszelkie koszty tych badań, to wydaje się, że po prostu zwykła dieta redukcyjna, która będzie pozwalała pacjentowi zredukować masę ciała, naprawdę jest najlepsza i co najważniejsze, nie niesie ze sobą niepotrzebnych kosztów, jakie dają badania genetyczne. Także przebadaliśmy pacjentów, którzy mają warianty genów, które mogą predysponować do szybszego rozwoju stłuszczenia wątroby. To są takie geny, warianty genów jak PLA3. No i okazuje się, że bez względu na to, czy pacjent jest nosicielem takiego niekorzystnego wariantu sprzyjającego stłuszczeniu wątroby, czy nie,
prowadzenie diety jest tym rozwiązaniem najlepszym. Podobnie u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, ale którzy rozwijają już zapalenie wątroby, także u tych pacjentów na podstawie naszych wyników dieta zadziałała, więc na każdym jakby etapie tego stłuszczenia, nawet takim, który już przejdzie w zapalenie, warto tą dietę zastosować. No teraz pytanie, jaka dieta? Jakie diety tutaj zastosować, prawda? Mamy mnóstwo diet odchudzających. Tutaj na tym przykładzie mamy dietę Atkinsa, ketogeniczną, bardzo modną w środowisku hepatologów, niskowęglowodanową dietę ketogeniczną typu hiszpańskiego, dietę SON, Ornisha, Paleo, ale na końcu mamy też dietę śródziemnomorską. I proszę zobaczyć, że właściwie tylko dieta śródziemnomorska najmniej odejmuje możliwość tej różnorodności diety. A najważniejsze jest to, proszę Państwa, żeby pacjenci chcieli na naszej diecie być. I samo kiedy zrobiono bardzo precyzyjne badania, to okazało się, że czy to będzie dieta mocno ograniczająca tłuszcze, czy to będzie dieta mocno ograniczająca cukry, tak jak ta hiszpańska wersja diety keto, to oczywiście i tak pacjenci mniej więcej osiągają ten sam cel. Natomiast najważniejsze jest to, żeby pacjenci chcieli na tej diecie być i żeby dieta nie prowadziła do rozwoju niedoborów. A i tak, proszę Państwa, badania pokazują, że połowę z naszych pacjentów po roku jest zdolnych do dalszego utrzymania diety, czyli ten zabawny rysunek, który pokazuje szafę większości z nas, no i nadal jest aktualny dla połowy z nas, czyli połowa tylko z nas schudnie w sposób trwały. A więc jeśli mamy chudnąć, to taką dietą jak dieta śródziemnomorska, która jest dietą niezwykle bogatą, bogatą w nutrienty, bogatą w rośliny, ale także zawierającą nabiał, zawierającą mięso, czyli jak najmniej tutaj rzeczy ograniczamy. Musimy jeszcze pamiętać o jednym graczu niezwykle ważnym w niealkoholowej chorobie stłuszczeniowej wątroby, a mianowicie o bakteriach jelitowych. One rzeczywiście są zmienione w stosunku do osób szczupłych, rzeczywiście u tych pacjentów dochodzi do zmniejszenia różnorodności bakterii, do zwiększonego zjawiska tak zwanego przecieku bariery jelitowej, czyli krótko mówiąc endotoksemii, zapalenia ogólnoustrojowego, też zapalenia w obrębie centralnego układu nerwowego, to widzimy, że u pacjentów otyłych z dysfunkcją jelita bardzo często pojawiają się różne problemy psychiczne. I okazało się to już wiele lat temu, że takie zaburzenia w składzie bakterii są charakterystyczne dla pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby i wydaje się, że problem tych zaburzeń może tkwić w jelicie cienkim, choć oczywiście nie ma dobrych badań, które by to na 100% potwierdziły. Wiemy natomiast, że pacjenci z NAPLD mają zwiększone zapalenie, mają zwiększoną przepuszczalność mierzoną różnymi dokładnymi markerami, takimi jak adhezyny, mają zmieniony metabolizm pierwotnych i wtórnych kwasów żółciowych i mają także zaburzoną fermentację bakteryjną z wytwarzaniem różnych wysoce toksycznych metabolitów. Widzimy to bardzo pięknie na tym schemacie. Tu mamy prawidłowy kosmyk jelitowy, prawidłową barierę jelitową, prawidłowe bakterie. Mamy tutaj cząsteczki antybakteryjne wytwarzane przez bakterie, nasze immunoglobuliny, które mają nas chronić przed inwazją jakichś patogenów. Mamy prawidłowo pracujący układ immunologiczny, no i w takim prawidłowym stanie nazwanym eubiozą, kiedy nie jesteśmy chorzy i na pewno nie mamy stłuszczenia wątroby, układ immunologiczny związany z bonami śluzowymi jelita i ten narząd bakteryjny pięknie ze sobą współpracują. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do dysbiozy, najczęściej do tej dysbiozy dochodzi po jakimś intensywnym leczeniu, najczęściej jednak są to bardzo silne leki, część antybiotyków. Dochodzi do zmiany bakterii w jelicie cienkim, do rozrostu albo do pojawienia się właściwie zwiększonej różnorodności bakterii patogennych. Proszę zobaczyć, że ta równowaga ulega zachwianiu. Mamy zdecydowanie aktywowanie, taką aktywację układu immunologicznego, ale także pojawia się ten zespół jelita przesiąkliwego i różnego typu toksyny, czy cząsteczki o charakterze prozapalnym, takie jak LPS, wnikają przez żyłę wrotną prosto do wątroby, aktywując proces zapalenia i stłuszczenia. Jedno jest pewne, proszę Państwa, kiedy mamy w jelitach zjawisko eubiozy, no to oczywiście te bakterie jelitowe, produkując różne produkty końcowe, między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, one stymulują
trwałość bariery jelitowej, to, że ta bariera jest selektywnie przepuszczalna. Z drugiej strony te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe także regulują poprzez wydzielanie białka Y czy GLP-1 uczucie sytości, troszeczkę to uczucie sytości przyspieszają po posiłku. Podobnie jest z metabolizmem kwasów żółciowych, te kwasy żółciowe, one mogą regulować także receptory GABA i także wydzielanie kortyzolu. Co lubią jeść nasze polskie bakterie jelitowe? Bo musicie Państwo pamiętać, że jest pewien regionalizm i kiedy badamy bakterie w populacji polskiej, bakterie jelitowe, to staramy się, żeby mieć grupę odniesienia właśnie zdrowych osób, ale mieszkających w Polsce, jedzących naszą dietę, pijących naszą wodę. Co lubią jeść nasze bakterie jelitowe? No, to jest kwintesencja polskości w słoiku po majonezie kieleckim, dżem truskawkowy 2014, ale teraz mamy 2021, więc są kiszone ogóreczki. Produkty fermentowane, żywność fermentowana jak najbardziej jest niezwykle dobra dla naszych bakterii jelitowych, ale możemy powiedzieć, że od jakiegoś czasu w prasie mamy takie informacje, że taką bakterią referencyjną dla zdrowej mikrobioty i zdrowej wątroby jest Akkermansia muciniphila. I tutaj, żeby tą bakterię utrzymać w należytej ilości, powinniśmy stosować żywność obfitą w różnego rodzaju polifenole. Chyba najlepsze są polifenole z granatu. Natomiast w pracy przeglądowej sprzed roku wymienione są także inne polifenole, przede wszystkim zielonej herbaty, czarnej herbaty i żurawiny. I proszę Państwa, taka dieta, która jest najlepsza dla pacjentów z NAFL, najlepsza jest także dla bakterii jelitowych tego pacjenta, czyli dieta typu śródziemnomorskiego, która, jak mówię, nie ogranicza za bardzo, daje możliwość jedzenia bardzo wielu grup produktów, daje nam właśnie ten stan eubiozy niezwykle pożyteczny, także regulujący pozytywnie oś jelito-mózg. Natomiast żywność wysoko przetworzona, ale także żywność, która eliminuje jakieś produkty, na przykład żywność niskotłuszczowa czy niskowęglowodanowa, będzie to żywność, która prowadzi do zjawiska dysbiozy, a dysbioza zawsze jest wstępem do pogorszenia funkcji wątroby. Gdybym miała powiedzieć, który z tych czynników pokarmowych wpływa chyba najbardziej na funkcję wątroby, czy chroni przed NAFLD, to na pewno byłby to błonnik. Myśmy też napisali bardzo ciekawą, myślę, metaanalizę, gdzie pokazaliśmy, w jaki sposób błonnik dodany do żywności, czy on rzeczywiście może mieć wpływ na funkcję wątroby. I okazuje się, że tak, że ten błonnik dodany już w niewielkiej ilości, więcej niż 10 gram, rzeczywiście powodował poprawę masy ciała i niektórych parametrów charakterystycznych dla zdrowienia wątroby, takich jak ALAT czy ASPA. Także mieliśmy bardzo ciekawą pracę, kiedy badaliśmy wpływ diety, gdzie zwiększyliśmy zawartość warzyw u pacjentów z chorobą stłuszczeniową wątroby. I okazało się, że zwiększenie ilości warzyw w diecie z paru razy w tygodniu, spożywanych do parę razy dziennie, czyli tak jak jest w diecie śródziemnomorskiej, myśmy badali tam u tych pacjentów wydzielanie, zespół właśnie tam, przeciek bariery jelitowej, mierzyliśmy to za pomocą zonuliny. No może to nie jest taka najbardziej perfekcyjna metoda, ale okazało się, że rzeczywiście po paru miesiącach te parametry przecieku bariery jelitowej uległy zmniejszeniu. Dlatego też zachęceni tymi wynikami stworzyliśmy też takie specjalne pieczywo, to są bułki uniwersyteckie z ogromną ilością błonnika, ostropestu. Dawaliśmy te bułki naszym pacjentom. Proszę zobaczyć, że po dwóch miesiącach właściwie tylko te bułki i szkolenie dotyczące diety typu śródziemnomorskiej. Po dwóch miesiącach nasz hepatolog sprawdził, czy stłuszczenie na przykład nie uległo dalszej progresji. Okazało się, że wręcz przeciwnie, w tej grupie, która spożywała tej bułki, stłuszczenie wątroby uległo jakby lekkiej redukcji,